Pomysłodawcą pierwszego konkursu Orki Jesiennej byli nauczyciele mechanizacji i agrotroniki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznej Orki Jesiennej. Jestem przedstawicielem firmy Agromasz, która udostępniła maszyny. To jest pług jednobelkowy ilości 4 sztuk. Wszystkie pługi są jednakowe. To jest pług jednobelkowy, czteroskibowy na odkładni XL. No, wydaje mi się, że nie najgorzej. Najlepiej też nie jest, ale myślę, że nie będzie tak źle. Zawodnicy są różni, różne mają umiejętności i różnie to może wystąpić. Rozstrzygnie się to dopiero na końcu. Poziom dzisiejszego konkursu na nas jest zadowalający, bo pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia już z dość późną jesienią. Warunki są, jakie są na polu. Na szczęście dzisiaj pogoda dopisywała. I trzeba powiedzieć, że mieliśmy zarówno wytrawnych oraczy, którzy potrafią ustawić odpowiednio sprzęt, jak i nieco z mniejszym doświadczeniem, ale naprawdę wielu z nich mogłoby już wykonywać orkę zawodową. Czy przyda się ten pług w szkole? Oczywiście, bardzo nam się przyda. Jako szkoła rolnicza jesteśmy chłonni nowych maszyn, więc przy areale 46 hektarów będzie na pewno wykorzystany w dobrym celu. Będziemy testować na zajęciach praktycznych. Jestem pierwszy raz na takim czymś w życiu i nie spodziewałem się. Do zobaczenia za rok.